Witajcie Pani w moim nowym odcinku. Tym razem wystąpił ze mną mój narzeczony, Miłosz. I teraz już pierwsze pytanie, co Cię skłoniło do tego, żeby wystąpić? Bo prosiłam się go już niejednokrotnie, ale cały czas była odpowiedź, nie teraz. Skłoniła go jazz. No widzicie, na to będzie polegała w ogóle dzisiaj nasza zabawa. A mianowicie dostaliśmy 20 pytań, na które nie znamy w ogóle, nie znamy tych pytań. I będziemy odpowiadać, na przykład załóżmy pytanie będzie dotyczące czegokolwiek i zobaczymy, czy nasze odpowiedzi są zgodne. Mamy tutaj kartki Jess i Miłosz, już mu dopisamy. No i zobaczymy, czy jesteśmy zgodną parą, a jednocześnie będziecie mogli nas bardziej poznać. To co, zaczynamy? Zaczynamy. To pytanie pierwsze. Kto pierwszy nawiązał kontakt? Kto pierwszy pocałował? No nie masz, nie możesz patrzeć na moje kartki, rozumiesz? Odwrócić się nie możesz. Zgadza się czy nie? Zgadza się. Więc to będzie konfrontacja zaraz. Kto pierwszy powiedział kocham cię? Ale jesteś świnia, to jest kłamstwo. Ej, tak nie było, masz. Też by tak powiedziałeś? Tak, moja pamięć wybiega daleko, że pamiętam, że to ty mnie kochasz. Że ja cię kocham, ale kto powiedział pierwszy? Wydaje mi się, że ty. A że ja powiedziałam, myślę, że ty powiedziałeś. A pamiętasz to? No tak. No bo ja tak samo. Dobra, to może, a czemu mogliśmy dać dwie kartki? No dobra, to zmieniamy na... Tak? Niech będzie. Razem. Chodziliśmy razem. Kto pierwszy zrobił prawo jazdy? O Jezus! Jakie pytanie, kto to zadał świnie? To jest łatwizna. Masz to dla tego, że nic nie wiesz. Ale większe doświadczenie. Kto pierwszy przeprasza? Zgadza się? Tak, tak, już. Tak? Ona ma z tym problem. Ja nie mam z tym problem, po prostu ja nie popełnia takiej głupiej błędy. O, kłócimy się na ten temat. Kto pierwszy przyznaje się do błędu? No zdecydowanie ja. No, już się przyznaję, to mam problem. Kto pierwszy zrobił romantyczną kolację? No jak ty zrobiłeś też romantyczną kolację? Ale to jest takie pytanie w sumie no ciężkie, bo... Ale czy jest to? Poznaliście się w Warszawie. Dobra, przepraszam. No Jess! Jak jeszcze raz przypomniał. Chodź na dorku do nas. Kto pierwszy wstaje z łóżka? No raczej. Niezgodność. Jak niezgodność? No przecież ja też wstaję. Co robisz się na nie? Jak ty robisz się na nie, to już tam bez sensu zaznacz. No, aha, no to też to trzeba przyznać. No, ale to liczmy, że może oboje jesteśmy razem. Jest wspólny budzik, ale ja zawsze wstaję, a ty prosisz o drzemkę. Kto pierwszy się niecierpliwi? Jessica myśli. Kto pierwszy się niecierpliwi? Nie, ja myślę, że ty masz ten problem większy. To zależy... Dlaczego? No nie, ale ty jesteś taki bardzo niecierpliwy. Ja jestem taka bardziej... No ale ty też wiesz, że dziury dużo to straszne. Tak, o co? O wszystko. Na przykład? Jak ci coś powiem, że coś jest niespodzianką, to działa dwie strony w sumie. No ja tobie też nigdy nie mogę powiedzieć, że coś jest niespodzianką, bo zaraz to się kończy właśnie. No więc i dalej. Prawda? Remis. Kto pierwszy jest gotowy do wyjścia? Miłosz, ja jestem zawsze gotowa i zawsze na Ciebie czekam. I to dobrze o tym wiesz, że to się kończy, bo to jest tak. Jak my gdziekolwiek pochodzimy, to ja muszę jeszcze ogarnąć całe mieszkanie, jeszcze psa ogarnąć. I wszystko siebie ogarnąć i jeszcze jemu trzeba znaleźć outfit. Ile razy się potem zawsze zabrać? Prawda, nie? No, czasami cisza mówi więcej, ja po prostu zostanę przy swojej odpowiedzi. Kto pierwszy zaprosił na randkę? Na randkę? Kto pierwszy zaprosił? Kto lepiej gotuje?
Nie możesz zgapić, a teraz zgapię. Nie, właśnie. Nie zgapię, po prostu to jest takie ciężkie pytanie, bo to mi się bardziej chce. Więc do ciebie. Okej, okay, a ja daję nas obu, bo w sumie to też dobrze gotujesz. I ci się chce, bo to rzadko ci się chce. To zależy od dnia i godziny. Bo na przykład na makaron, to w roku dostałam makaron. Ty obiecałeś, że kiedyś tam widziałam, że już tam w wywiadzie dałeś, gdzie to było w Łodzi, nie? Już coś takiego było. To dał wywiad, że robi super makaron. No ja to przeczytałam. My już tu prawie rok zostałam, a on jeszcze tego makaronu nie jest. No i powiedziałam o tym, że... Jestem bardziej chętny do takich smaków, bardziej śniadań, takich rzeczy. Ale to ten fit taki musimy dać tutaj przepis. Myślę, że tutaj ja trzeba zmobilizować na mojej fani, muszę się zmobilizować do tego, żeby zrobił ten fit. Co to było? Knoppers. Bo przypuśćmy, musisz tutaj zrobić to. No, zobaczymy. Zobaczymy. Kto? Ja to zrobię drugi raz. Już się uda. Dobra, to kolejne. Kto lepiej prowadzi samochód? No, Miłosz, bez przesady. Ty i parkowanie. To jest największy komentator, jeśli chodzi o samą jazdę samochodem. Mam wrażenie, że jak dojeżdżam do celu, to zamiast Krzysztofa Hołowcza, co jeszcze? On jest zły, on właśnie mówi, że na mnie się mówisz, prawda? Wsiadaj Ganadorku z nami. Ganador przyjdzie trochę połasić z nami. On też zawsze chciał zagrać. Też chciał zagrać tutaj z nami na misji i stwierdził, że jak jesteśmy i mieszkamy w trójkę, to... On właśnie ziewnął w odpowiedzi na te odpowiedzi. Dobra, to lecimy dalej. Kto lepiej potrafi opowiadać dowcipy? Nie ma o czym dyskutować. Jak Czeska zaczyna opowiadać kawał, to idę po kawał od razu. Nie rozumiem tego. Kto lepiej gospodaruje pieniędzmi? Równocześnie. Jednocześnie musimy, nie patrz na mnie. O, proszę. Nie było zgodności w tym. Bo ja więcej wydaję. Co teraz to dalej? I tutaj już na główek jest. I to już na pudelka na główek, ona więcej wydaje. Kto lepiej potrafi słuchać? O, zdecydowanie. A już wiedziałaś, co on odpowiedział, czułaś już. No, już czułam, że on tak odpowiedział. Musiał tego wypowiedzieć, musiał tak odpowiedzieć. Kto lepiej poradzi sobie ze złożeniem mebli z Ikei? Tata to jest taka rączka, nie? Dziadek to wszystko złożył. Kto lepiej orientuje się w terenie? Dobra, no jest mężczyzną, to jednak musi, nie? Co to ma? No jesteś mężczyzną, wiesz. To już mamy dwa ostatnie. Kto lepiej posprząta mieszkanie? Lepiej. To tylko sprząta mieszkanie? Odpowiedź jest tutaj. Nie, zgodzę się. Że lepiej ty posprzątasz? No, ja odpowiadam za łazienkę. No dobra, jak ja się biorę za czyszczenie brakowywalki, to jest tip-top. Czyli trochę sezon nie pini domu. Jak widzicie, nasze niezgodności prowadzą do tego, że nie mamy do tego daty ślubu. No dobra, no i ostatnie, tak na koniec. Kto lepiej się ubiera? Tu jest zgodność, 100%. O! Nie, mamy, dziękujemy wam za dzisiaj. Jak widzicie, mieliście okazję nas poznać. Ganadryk trochę wam też tutaj pośpiewa, bo to tak u nas w rodzinie na co dzień. My dziękujemy wam za dzisiaj i zapraszamy was na kolejne odcinki. Ja ściskam was mocno i pozdrawiamy.